roku gościmy wykonawców z całego powiatu i pozwolę sobie wymienić Zdzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Piławy Górnej, Niemczy i nawet z Wrocławia. W tym roku mamy bardzo dużą ilość, jest ponad 60 wykonawców. Repertuar dziecięcy i młodzieżowy, tak jak nazywa się nasz konkurs. W jury gościmy w tym roku prezesa spółdzielni mieszkaniowej, pana Daniela Kolinko, pana Adama Kucełę, pedagoga i muzyka ze szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i w Dzierżoniowie i w Świdnicy, pana Pawła Wulkiewicza, również pedagoga i muzyka ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Dzierżoniowie i Bielawie oraz Marka Baliszewskiego, muzyka. Jakie kryteria jury bierze pod uwagę podczas występu? Oczywiście bierze pod uwagę głos, emisję głosu, jaką dziecko posiada, interpretację piosenki, ruch sceniczny, dobór repertuaru do walorów wykonawcy. Nasz konkurs jest bardzo przyjazny dla wszystkich, gdyż wszyscy wykonawcy są nagrodzeni i jak co roku są przygotowane nutki o różnej dedykacji. Czyli każde dziecko, jaką sobie nutkę wyśpiewa, taką będzie miało w domu. Więc są nutki wyróżnienia, są nagrody trzeciego stopnia, drugiego, pierwszego, jest Grand Prix, jest nutka za interpretację piosenki oraz za osobowość sceniczną. Uczęszczyłam śpiewać od kilku już ładnych lat. No i chcę po prostu się pokazać z tym, pokazać to, ile się nauczyłam, bo nie bardzo lubię śpiewać. Jaką piosenkę zaprezentujesz tutaj dzisiaj? Dzisiaj zaprezentuję piosenkę z Miasto 44 z filmu Zabierz Mnie. Jest dosyć trudna, jest bardzo duża skala, są wysokie dźwięki, niskie, także, ale myślę, że jestem dobrze przygotowana. Czym się najlepiej czujesz? Myślę, że w piosenkach takich spokojnych, raczej balladach, coś oczekiwać takiego spokojnego. Przyjechałam z piosenką z filmu animowanego Zaplątani, ciągle czekam. Wymagało dużo pracy przygotowanie się do tego konkursu? Dość dużo, ale myślę, że dobrze się przygotowałam. Skąd twoja pasja do śpiewania? Od małego razem z rodziną śpiewałam, z przyjaciółmi i po prostu lubię śpiewać. Często bierzesz udział w takich konkursach? Tak. Masz jakieś sukcesy do tej pory? Drugie miejsca, trzecie w różnych konkursach, na przykład w obcojęzycznym konkursie drugie miejsce z koleżanką. Moja mama jest artystką. O czym ta piosenka opowiada? Że moja mama lepiej śpiewa niż w operze. Często bierzesz udział w takich konkursach? Tak. Chcesz być znaną piosenkarką? Kto jest dla ciebie takim idolem? Moja mama.